Wracamy do studia Telewizji Republika na naszych łączach, tym razem skype'owych. Krzysztof Wojczal, zajmujący się polityką bezpieczeństwa i polityką międzynarodową, autor bloga o geopolityce i książki Trzecia dekada, o tym, jak sytuacja wygląda na początku tej trzeciej dekady, jak się może rozwijać w najbliższych latach. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy od chyba najważniejszej informacji dzisiaj dla polskich sił zbrojnych, zakup Abramsów. Pojawiły się wątpliwości, że to na pewno jest dobry czołg, że może warto inny, warto lepszy, że za ciężki albo za lekki. Jak pan patrzy na ten zakup i na ile on jest optymalny dla potrzeb polskiego wojska? Z tego, co mówią specjaliści od militariów, no to jednak jest czołg ze światowej czołówki. Jeden z dwóch, trzech najlepszych na świecie i tutaj nic lepszego byśmy nie wymyślili. Przy czym wszystkie te trzy czołgi, i zarówno izraelski, jak również niemiecki, w najnowszych wersjach ważą podobnie. Także jeśli chodzi o parametry czołgów, no to wydaje mi się, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. A jeśli chodzi o potrzeby państwa polskiego w tym zakresie, no to ten zakup w zasadzie był potrzebny już wczoraj. Bardzo długo czekaliśmy na program Wilk, który wciąż jeszcze w tej chwili nie wiadomo, co z nim dalej będzie. To jest program właśnie dotyczący sił pancernych, czyli konkretnie czołgów, produkcji czołgów w Polsce zresztą, przy pomocy polskiego przemysłu. Także ten program jeszcze w tej chwili wciąż nie jest uruchomiony. A sytuacja na Ukrainie, sytuacja za naszą wschodnią granicą pokazuje, że my potrzebujemy mieć na już dobre siły pancerne. Przy czym wiadomo, jak to wygląda na przykład w przypadku Leopardów, gdzie część z nich w tej chwili znajduje się w modernizacji, która bardzo wolno posuwa się do przodu. W zasadzie można powiedzieć, że cały ten program modernizacji Leopardów niestety nie wypalił z różnych względów. Także no, jeśli chodzi o te Abramsy, to wydaje mi się, że no nie było w tej chwili lepszej opcji, zwłaszcza, że z tego co wiem, mają być stosunkowo szybko. Zdaje się, że w tym roku mają być pierwsze dostawy, a i to w zasadzie chyba w przyszłym zakończone cała dyslokacja, czy przyjechanie, czy przywóz do Polski 250 sztuk. Ale może jest inne pytanie, bo to też się pojawiło. Jeden z polskich publikatorów napisał tekst, że czołg to przeżytek, że na polu walki teraz już czołgami się nie będzie walczyć, że idzie nowe. To jest oczywiście mit powielany bardzo mocno w tej chwili w przestrzeni publicznej przez wiele osób. Natomiast należy pamiętać, że na Ukrainie siły pancerno-zmechanizowane utrzymały ten front i tak naprawdę to na nich ciążył największy ciężar walk z Rosjanami. Także filmików oczywiście było najwięcej, jeśli chodzi o lekką piechotę, bo ona po prostu wchodziła na pole bitwy czasami i już na zimnych wrakach robiła sobie zdjęcia po bitwie. Natomiast siły pancerno-zmechanizowane, regularni żołnierze mają zakaz filmowania, zakaz udostępniania tego rodzaju nagrań, w związku z czym materiałów z bitew pancernych, które były na Ukrainie i to kilka, no one się po prostu nie pojawiają. Natomiast czołg to jest siły pancerne to jest rodzaj kawalerii. Jakby formacje militarne od wieków, od tysięcy lat się nie zmieniły i tak samo ich zastosowanie i przeznaczenie. To znaczy zawsze była piechota, zawsze była kawaleria, zawsze była artyleria, wcześniej łucznicy, doszło lotnictwo, teraz sfera cyber. Natomiast jeśli chcemy zastąpić kawalerię, której głównym przeznaczeniem jest przełamanie przeciwnika, jeśli chodzi o linię obrony, manewrowość, możliwość oskrzydlenia, potencjał ofensywny, kontrofensywny. Do tego potrzeba kawalerii i kawaleria powinna być zastąpiona inną kawalerią, bo po prostu tego zadania nie wykona ani artyleria, czyli na przykład amunicja krążąca, ani lotnictwo, ani lekka piechota, bo po prostu piechota nie posiada takiego potencjału, by atakować, ponieważ nie jest opancerzona. W związku z czym, gdyby trafiła na dobrze okopanego przeciwnika, albo który by dysponował siłami pancernymi, no to byłaby masakra. Także siły pancerne wciąż mają bardzo ważne zastosowanie na polu bitwy, na polu walki.
Czyli to jest mit, że rosyjskie czołgi będzie można rozgromić stosunkowo tańszymi javelinami czy innymi pociskami Pepans odpalanymi z ramienia każdego żołnierza. Panie redaktorze, wszystko zależy od warunków. Na przykład, jeśli chodzi o lekką piechotę, oczywiście przeznaczenie tego rodzaju formacji zawsze było takie same i lekka piechota się sprawdzała w odpowiednich warunkach. Na przykład w mieście, w zurbanizowanym terenie, czy też w lesie. Także w takich sytuacjach ta lekka piechota będzie miała przewagi nawet nad siłami pancernymi dzięki użyciu odpowiedniego uzbrojenia, na przykład właśnie wyrzutni przeciwpancernych. Ale gdybyśmy tą lekką piechotę wystawili w pole, wówczas nie miałaby szans z natarciem pancernym. A przypomnijmy, że Ukraińcy nie dali okrążyć swoich dużych miast, które są niejako ostoją obrony przygranicznej. Myślę tutaj o Czernichowie, myślę tu o Sumach, myślę tutaj o Charkowie, o Mariupolu, o Chersoniu, który ostatecznie padł, ale również był tak broniony. Te wszystkie miasta utrzymały się dlatego, że nie zostały okrążone i odcięte od dostaw zaopatrzenia, a nie zostały okrążone dlatego, że wokół tych miast i przed tymi miastami operowały regularne siły w postaci wojsk pancerno-zmechanizowanych. Natomiast też należy pamiętać, że na Ukrainie również formacje lekkiej piechoty posiadają bataliony czołgów. Także to wszystko było zasadzone również na siłach pancernych. Też należy zwrócić uwagę na fakt, jak się rozwijają wszystkie światowe armie, jeśli chodzi o siły lądowe. W tym polska, jak również ukraińska, rosyjska, amerykańska, finlandzka. No w zasadzie przykładów można mnożyć. Nie ma przykładów, w którym ktoś rezygnowałby, chyba że nie miałby zupełnie pieniędzy, jak państwa afrykańskie na przykład, ale nie ma przykładów, w którym poważne państwo, na które stać na odpowiednią armię, które zdecydowałoby się kosztem ograniczania liczebności sił pancerno-zmechanizowanych, żeby zwiększać liczbę lekkiej piechoty czy sił lekkich. Musi być odpowiedni zachowany balans. To jest pytanie jeszcze, skąd się takie publikacje biorą, ale to może do medioznawców lepiej niż do osób zajmujących się polityką zagraniczną. Patrzymy na front na Ukrainie. Rosjanie wycofali się w sposób znaczący z frontu na północ od Kijowa. Jest takie przeświadczenie, że być może ta wojna zmierza ku końcowi, że teraz będzie okres rekonkwisty, toczą się walki na przedpolu Chersonia, że być może siły ukraińskie odbiją to jedyne miasto obwodowe, które udało się Rosji zdobyć i powoli będą Rosjan wypierać. To jest czas na optymizm, pana zdaniem? Niestety nie podzielam właśnie tych optymistycznych nadziei. Z tego względu, że Rosjanie zawsze jak toczyli wojnę agresywną i dokonywali inwazji, po prostu bez względu na koszty zależało im na totalnym zwycięstwie. Jednocześnie za tą opcją wskazuje fakt, że gdyby Rosjanie na przykład w tej wojnie ograniczyli się do jakichś zdobyczy terytorialnych, czyli powiedzmy południa wybrzeża ukraińskiego nad Morzem Czarnym i być może Donbasu, być może obwodu charkowskiego, w strategicznym układzie sił na arenie międzynarodowej Rosja nic by nie zyskała, a wręcz jej sytuacja byłaby gorsza niż przed wojną. Ponieważ przed wojną aż tak mocne sankcje nie były na Rosję nałożone. Rosja w tej chwili już wiadomo, że będzie bardzo mocno cierpiała gospodarczo. Jej zegar tykał i tak, ponieważ i bez tej wojny miała poważne problemy, jeśli chodzi o przyszłość i perspektywy gospodarczo-finansowe, energetyczne, rozwojowe, technologiczne, a w tej chwili jest tak odcięta od świata zachodniego, że no, wydaje mi się, że można powiedzieć, że Rosja przegrała, idzie na dno i w tej chwili pytanie jest tylko takie, Władimir Putin, który złapał w zasadzie za kostki Ukraińców i chce ich wciągnąć za sobą pod wodę. I wygląda to w ten sposób, że po prostu Władimir Putin chce jakby utopić ze sobą jak najwięcej państw, jak najwięcej narobić szkód i stawia taki szantaż, że no jeśli nie zgodzicie się na nasze warunki, to rzeczywiście stracą wszyscy, bo sami Rosjanie już nie są w stanie się wygrzebać z tej sytuacji. I jeśli zrozumiemy ten kontekst, to w mojej ocenie jedyną nadzieją, chociaż płonną i tak w mojej ocenie, ale jedyną nadzieją władz Kremla jest to,
aby rzeczywiście przejąć kontrolę nad Ukrainą, odzyskać ją dla swojej strefy wpływów i jednocześnie rozstawić wojska na granicy polsko-ukraińskiej czy też rumuńsko-ukraińskiej i zagrozić państwu NATO agresją. Czeka nas jeszcze jedna, przynajmniej jeszcze jedna próba dużej ofensywy na Ukrainę z Kijowem jako głównym celem. Tak właśnie uważam, że to był tylko odwrót taktyczny. Być może Rosjanie będą chcieli zaangażować teraz skupienie i potencjał militarny Ukraińców na południu i w Donbasie. Natomiast należy pamiętać, że w kwietniu będzie mobilizacja. Oczywiście żołnierz z poboru nie jest żołnierzem pierwszorzędnym, jeśli chodzi o siły rosyjskie. Jednak masa wciąż na polu bitwy ma znaczenie i Rosjanie, wydaje mi się, że przegrupowują się, reorganizują, będą wzmacniać się liczebnie, ponieważ zaatakowali zbyt małą ilością wojska w pierwszym momencie, w pierwszej fazie. Popełnili bardzo dużo błędów i wydaje mi się, że wyeliminują te błędy albo będą chcieli to wyeliminować i jeszcze raz będą dążyć do konfrontacji i walki o wszystko. Kiedy to się stanie, trudno jest powiedzieć. W tej chwili na Ukrainę wchodzi generał Błoto, więc bardzo ciężko będzie prowadzić ofensywę, ale w kontekście kilku miesięcy wydaje mi się, że to jest zupełnie realny scenariusz. Trzeba się szykować już nie na liczenie dni, ale tygodni, albo nie daj Boże miesięcy tej wojny. Krzysztof Wojczal był gościem Telewizji Republika, autor książki Trzecia Dekada o świecie geopolitycznym. Był gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, a za chwilę w naszym studio, mam nadzieję, albo na Skype'ie, w studio zawita Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej.